Siemano, witajcie z tej strony, Wojan. Dzisiaj gramy sobie w Minecraft Bedwars wraz z Heni. Heni to mój widz, a raczej widzka, bo ma skin dziewczyny. I jest to gracz MVP na moim serwerze. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. My już lecimy do naszych przeciwników, którzy są tutaj. I mam nadzieję, że wygramy tą arenkę. Także jazda z tematem, szybciutko budujemy się od razu do nich. Mam nadzieję, że moje szybkie budowanie nie będzie noobskim budowaniem, tylko tym szybkim budowaniem. Jest tylko jedno budowanie. Szybkie, nie noobskie. Wojan już, jak widzicie, w ogóle mam skin już normalny. Oj, prawie spadłem. Mam już normalny skin, więc to się chyba liczy. Oj, 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 no, no, no. A dobra, zielony do nas nie poleciał. A to dziwne, dziwne, niespotykane. No nie zauważyłem niestety, ale zobaczcie. Nie poleciał, bo nie mają zabudowanego łóżeczka. Musimy szybko to wykorzystać, szybko, 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 biegnij. No, co tam się dzieje, Heni? Co tam się dzieje? Heni, walcz, walcz, Heni. Okej, okay, lecimy do nich. O, wełną tylko mają zabudowane, no to jazda z wami. Jazda, jazda. Ciach, ciach, ciach. Okej, okay, rozwalony, jeszcze drugi. O, jest, Heni zniszczył łóżeczko im. Nice, Heni, brawo. Jeszcze jeden, ej, ja też finalne zabójstwo mam. No i o to chodzi właśnie. Widzicie taki początek arenki, to ja rozumiem. Musicie za to zostawić łapeczkę w górę, będzie naprawdę sztosik. Oraz polecam wam wbijać na mojego Instagrama. Instagram to Wojan Podłoga Official. I serdecznie was na niego zapraszam, ponieważ tam bardzo często na Insta Stories wrzucam jakieś rzeczy z backstage'u, jak nagrywam, jak wypisuję autografy do zdjęć. I macie szansę również wziąć udział w wielu konkursach, więc polecam wam wpaść. Instagram również macie w karcie w prawym górnym rogu, która jest tam. No i zapraszam do obserwowania. No, obserwowanie obowiązkowe na Instagramie, no hello. Żeby nie przegapić żadnych konkursów i tak dalej, i tak dalej. Może będę robić też konkursy na jakiegoś MVP-a. Znaczy nie wiem jeszcze, ale zobaczymy. No bo w sumie takie konkursy by się przydały również, co nie? Przecież lubicie też konkursy. Dobra, Aqua tutaj walczy. Aqua, rozwalaj łóżeczko. Rozwal, rozwal wyrko. Okej, okay, super. I final killer, lecimy. Oj, 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 oj. Przeżyłem. Okej. Okay. Przeżyłem, ale znowu nie mam sprinta. Dobra. Patrz, patrz. Aqua im zniszczył łóżeczko, a oni zamiast go bić, biją mnie. No ale okej. Okay. Jeszcze drugi. Jest, udało się. Dwóch naraz. O to właśnie chodzi. To się nazywa. To się nazywa. Final, dwa final, final killer. O to chodzi. Dobre. Dobre to było. Naprawdę to mi się podobało. Zabieramy teraz to. Szybciutko zbrojkę już mamy. Jeszcze mieczek. Dokładnie tak. I lecimy dalej z kolejnym teamem. Który by to teraz? Aqua ich atakował, więc pewnie zaraz będzie atakować nas. Musimy się na to przygotować, także lecimy na niego. Czekajcie, z czego oni tam mają? Ajajaj, z drewna. To znaczy moglibyśmy zniszczyć, ale jednak ich jest tam dwóch, więc musimy się tutaj bardziej podzbroić, kupić sobie siekierkę i tak dalej. O, już mamy na siekierkę, więc super. Ciach. Nie! Czemu kupiłem killów? No dobra, będziemy mieć dwie rzeczy, elo. Ciach. No, okej, zabrałem. Co to było? Co to było za odgłos? Okej, teraz tak. I gitara. Jesteśmy przygotowani na Aqua. Nie wiem, jak tam inny team, czy żaden inny team się nie będzie do nas budować, bo jeśli tak, to będzie lipa. Więc musimy się tutaj przygotować. Oj, 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 lecimy, lecimy, lecimy. Aqua, Aqua, tego się nie będziecie spodziewać. Luwa. Dobra, pięknie zniszczone. Teraz mamy tego tutaj Aqua. Dobra, tak zrobimy. Tak zrobimy. I co? I co? I co? I co? Typie. Ja tutaj mam tyle budulca, że to hopie. Ciach! Okej, pięknie, papa! Do widzenia. Na szczęście został zniszczony, więc o to właśnie chodzi. Teraz sobie wrócimy tutaj na spokojnie, żeby nie spaść. O, super, wyszło. Ty, to jest moje czwarte finalne zabójstwo w dzisiejszej ręce. Naprawdę, te finalne zabójstwa to mi teraz lecą jak porąbane. Pełno tych finalnych zabójstw jest. Tutaj niebiescy, którzy też są zniszczone przez czerwonych. Czerwony, może do czerwonych, przecież my będziemy każde łóżeczko niszczyć. O co chodzi? Przecież ile już łóżeczka? Jak coś, ja już mogę. Ale co? No i znowu przez przypadek kupiłem zbrojkę zamiast mieczyka. Ej, o co chodzi? Czemu ja tak się mylę? Czemu ja się tak miętolę? Dobra, idziemy szybko to. Weźmiemy sobie tylko to, zamienimy. Okej, okay. Jazda do czerwonych. Ty, oni się nie będą spodziewać, tak. Oh no, no to było pewne. To było raczej pewne, bo no jednak jestem daleko od mojej wyspy. Bardzo daleko i w ogóle na nią nie chodzę. Więc to jest problem. Mój błąd niestety. Mam nadzieję, że Heni tylko przeżyje. Trzymajmy kciuki. Dobra, my sobie lecimy szybko teraz tu. Zaraz sprawdzimy, czy Heni żyje, czy nie. Okej, okay, teraz tak się podbudujemy. I emeraldy w tym momencie są najważniejsze, więc tak. Podwójne, oto one. Uwielbiam podwójne emeraldy. Zabieramy wszystkie, Heni czy żyje? Nie, Heni nie żyje, błagam, nie. No jestem sam na dwójkach. Niedobrze, bardzo niedobrze. To jest duże ryzyko, że umrę. No po prostu hello. Sam na teamy, no ale okej, okay, zobaczymy.
Zobaczymy, nie jest jeszcze aż tak źle. Jest, czerwone sobie tam ucieka. Co on robi? Zabieramy sobie te diaksy i uciekamy, elo. Ty, możemy go zniszczyć teraz, tego czerwonego. To jest dobry plan. Dobra, robimy to, ludzie. Zabieramy szybko to, zabieramy tu. Czemu odłożyłem wszystko do skrzynki? Jestem głupi. Okej, zabieramy jeszcze tu. Ulepszonko mieczyka się przyda, żeby ich sklepać. Jeszcze sobie weźmiemy strzały do tego. Golemy, żeby ich zniszczyć wszystkich. Dodatkowo przydałby nam się diamentowy kilo, bo nigdy nie wiadomo, czego tam się można spodziewać po nich, co oni tam mają za budowę. No i lecimy do czerwonych w tym momencie. Chociaż zobacz, zostały tylko dwa teamy. Jak my sobie szybko radzimy? A to jest piąta minuta. To znaczy, i tak nie mamy łyżeczka, ale... No, wow. Okej, czerwonych przydałoby się zniszczyć. Więc szybko. Ciach, mach, pach. Ciach, mach, pach. Okej, udało się. Yeah! I tylko... O, dwóch czerwonych. No już myślałem, że tylko jeden czerwony. Ale nie. Jednak dwóch. Zabieramy sobie... No i diaksowa siekierka. W tym momencie możemy niszczyć jeszcze białych. A biali są tutaj. Ty, oni byli sąsiadami. Jakim cudem się nie wyeliminowali? Najwidoczniej walka długo trwała. Dobra, mamy tam tego czerwonego jednego. Ciach. No ty pieco. Co? Ty, co jest? Zniknął. Aha. Ej, lol, zniknął kompletnie. Nie wiem, czy laga miał jakiegoś, czy co, ale był i nie ma. No, nie wiem, to było dziwne. No ale w takim razie zostali tylko szarzy. Okej, szarzy. Myślę, że możemy dać im radę. Tak myślę, dobra, czekajcie, tylko zapiszę kamerkę, bo jak zwykle mam krzywo. Został jeszcze jeden czerwony, musimy o tym pamiętać. Czerwona drużyna cały czas żyje i tutaj jest, okej, siemka. Dobra, mamy go. Dobra. Gdzie ty jesteś? Ja cię tu widzę. No, prawie. Prawie go miałem. Ty, ja wiem, gdzie on jest. On jest tutaj. Dobra, zrobimy tak. Ty. Oh no! Biegną tu. Szybko. Ty, widziałem, jak ktoś tutaj biegł. Nie wiem, co się dzieje, ale przed chwilą widziałem, jak ktoś tutaj biegł. Myślałem, że to szarzy. Aż się zestresowałem, bo mówię... Dwóch! Czy mi się przewidziało? To były niki takie. Ej, dobra, to było dziwne. To było bardzo dziwne. Przed chwilą byli i teraz zniknęli. Mega się zdziwiłem i przestraszyłem przy okazji, okej. Zabieramy sobie to. Co ja robię? Okej, tak. I teraz gitara. Gdzie są inne teamy? W sensie, tutaj był ten czerwony, a ten czerwony nagle gdzieś zniknął. I o co teraz chodzi? Mam nadzieję, że nie ma go na żadnej niewidce, bo wtedy nie byłoby kolorowo. No ale zabieramy sobie póki co to wszystko. Rewka sobie wyzimiemy. Ciach! Jest! Udało się! Papa! Czerwony! Papa! Luwa! No i dostałem coś od niego? Niestety nie. Ale tak czy siak, nie ma już całego teamu czerwonych. Zostali tylko i wyłącznie szarzy. Nie wiem też, jaki team mnie w sumie zniszczył, żeby się zemścić. Nie, jeśli to byli szarzy, to ich zniszczymy jak najszybciej. Tylko właśnie nie pamiętam. Może się z nimi też pobawimy, jakiś challenge głupi. Co wy na to? Oj, czekaj, czy tutaj są podwójne emeraldy, czy pojedyncze? Bo jeśli podwójne. Czyli tutaj nikogo nie było. A szarzy co oni robią? Szarzy się nawet do sąsiadów nie dobudowali. Dobra. A ja mówiłem biali, a biali przecież nie mają łóżeczka. Okej, dobra, dziwne. To tak, szarych cały czas nie widzimy. Czy oni się gdzieś poukrywali? Może zrobili sobie jakąś bazę gdzieś? Ty, może zrobimy bazę na środku? Ej, to jest dobry pomysł, ej. To jest bardzo dobry pomysł. Okej, to może coś takiego pokminimy. Baza na środku byłaby całkiem śmieszna. Tylko nie wiem, co ci szarzy robią. Czy oni w ogóle chcą z nami walczyć? Czy oni nie mają takich planów? O, ciach. Oj. Co tutaj się wydarzyło? Dobra. He, 1 HP. Okej, Legenson. O, dobra, został zniszczony na szczęście. Okej, czyli ci szarzy zostali zniszczeni. Znaczy jeden został zniszczony, oczywiście nie final. Ale normalnie zniszczony. Zabieramy sobie diaksową zbrojkę. Przygotujemy się na walkę z nimi. I lecimy niszczyć szarych. Dobra, czekaj jeszcze tak. Okej, jesteśmy gotowi. Jesteśmy przygotowani na walkę. Teraz biegniemy sobie czym prędzej. Ciach. Biegnij, Wojan, biegnij. Zabieraj te rzeczy i biegnij po diaksowy mieczyk. Tak, ponieważ potrzebujemy diaksowy mieczyk. Zaraz zorientujemy się, co tam kombinuje szary właśnie. Co on tam robi.
gdzie oni tam są, jakie mają plany, czy chcą nas zniszczyć, czy nie. Tutaj chyba nikogo nie ma z szarych. Ej, oni jedyne czym mają zabudowane, to czymś takim. Co to jest? Co to jest? Tylko czymś takim mają zabudowane. What? Przecież to nie ma szans w walce. Ej, chyba że pod spodem... Nie, tam nie może być obsydian pod spodem, to jest niemożliwe. O co chodzi? Czemu mają tak samą bazę? Dobra, zaraz tam zrobimy wjazd na chatę i się zdziwią. O lol. Ej, naprawdę, aż się zdziwiłem. Mieli tyle czasu na rozbudowanie sobie bazy, a oni nie rozbudowali. I w sumie widziałem tylko jednego szarego w ciągu całego meczu. Całego... O, patrz, jest jeden. Jest kolejny. Ej, ja nie ogarniam, co oni robią. Wow, ty, wyrzucił fireballę. Naprawdę nie ogarniam, co oni robią. Co? Przecież przed chwilą... Dobra, dziwne, bardzo, bardzo dziwne to, jak się zachowują ci szarzy, tak bardzo nie da się tego przewidzieć. Strzela gdzieś fireballem tam, mówi elo, nie wiem o co chodzi, no ale okej, dobra, ja tak mogę grać. Pójdziemy zaraz zniszczyć im łóżeczko i mam nadzieję, że ich wylaminujemy. Dobra, teraz potrzebujemy, zrobimy sobie prot 4, tak, to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ jak prot 4 w dodatku jeszcze z diaksową zbrojką, no jeszcze kopacz. No i proszę bardzo, teraz patrzcie jak szybko klepiemy, ojejku. Dobra, zabieramy sobie jeszcze jabłuszka nam się przydadzą, potki nam się przydadzą, więc zabierzemy sobie wszystkie potki jakie możemy. Znaczy niewitki nie biorę, bo niewitka jest taka, niewitka jest mega słaba. W sensie to jest coś takiego, że nie, zużyłem golema. Ale Wojan nubisz. No, w sensie niewitka jest taka, że ona jest... mega trudno się z nią gra, bo jednak jak rozwalisz łóżeczko, spoko i masz łóżko, możesz się odrodzić, luzik. Ale jak nie masz łóżeczka, no to jest problem, bo jednak nie masz zbrojki. W momencie, kiedy masz niewidkę aktywną, nie masz, tracisz kompletnie zbrojkę. A w ten sposób jesteś na dwa hity przeciwnika, więc to jest masakra. Ej, Shotter to jest Wojan. O co chodzi? No, oni gadają do siebie. Ej, Shotter. Ty. Jak to śmiesznie wygląda. W sensie oni grają ze sobą od początku i dopiero teraz skapnęli się, że jestem na ich arence. I napisał: ej, Shotter, to jest Wojan. O nie, mamy przerąbane. Ciach, ciach. No, ciach. No. Ciach. O ty, gdzie uciekasz? Ty, co on tam napisał? Wojan najlepszy youtuber, kocham cię. Pozdro mordo, pozdro. I rozśmieszyłeś mnie. Dobra, idziemy szybko. Ty, to są żółci. Ale żółci nie mają łóżeczka, dobra, los. Los, zabieramy to, jeszcze poteczki. No i bum, cyk. I gdzie jest ten szary tutaj, co tutaj był, no i, lol, przecież on tutaj był. Dobra, to było dziwne, w każdym razie zabieramy sobie jeszcze kopacza. I jeszcze kolejnego golema. No i mamy teraz tyle golemów, że naprawdę nie mają z nami szans. Biegniemy. Cały czas nie wiem, gdzie jest ten szary jeden. To jest ekipa zielonych. Ciach. I gdzie on jest? Przed chwilą tutaj był. Okej, zniszczony. Ale patrzcie, nie wiedział, co się dzieje właściwie. Co się dzieje? Gdzie on jest? Lewo, prawo. Nagle zniknął. A ja byłem nad nim już dawno. Dobra, kolejny golem. Dobrze. Strzały, rewki. Szybko rewki. Okej, dużo rewków mamy. I tam są szarzy, okej. My mamy kolor żółty. Tam była nasza wysepka, aha, okej, okay, to jest prawdopodobieństwo dosyć duże, że szarzy nas zniszczyli, no to teraz będzie zemsta. Zemsta na szarych. Patrz na to, w skoku. Ciu. O nie. Ciu. Chcę go w skoku trafić. O, udało się. Ciach. Okej, okay, zniszczony, jak to się stało, nie wiem, bo strasznie szybko to wyszło. No ale dobra, szybko teraz w ten sposób. Golemy do ataku. Golemy do ataku. Okej, okay, teraz niszczę łóżeczko. Ciach, zniszczone. Dobra, gdzie oni są? Tutaj się zrespią. Luwa! Niszczony. Oh, no. Za dużo was. Ale jeden. Co ty? Hopie! Czemu stoisz w miejscu? Dobra, z fabką go dojedziemy. Także widzicie. Widzicie. Wyszedł z gry! Nie mam finalnego zabójstwa! Nie udało się, no ale dobra, tak czy siak zobaczcie, ta ich baza nie była za dobrze obudowana. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!